No to kręcimy próbę. Czy wszystko dobrze słychać? Czy nie słychać? Też nic nie słychać. Poszło. Chodź, Biba. Chodź, film nagrywamy. Chodź. Biba. Chodź, bo ty chodź, jesteś też... Chodź, nagramy film. Chodź. Ty, kurde, w kupę wlazłem. To będzie o naszym kamperku, Hummerku, którego używamy od 4 lat, czy od 5? Nie, bo zaraz będzie w filmie, że od 5, to przyjmijmy, że od 5. Przyjmijmy, że od 5. Był o niego spór. Nie chcieliśmy, znaczy chcieliśmy go, ale go nie chcieliśmy. Ja go nie chciałam, Robi zawsze chciał kampera, ale to też będzie w filmie. No i co, jeździmy nim, uwielbiam nim się przemieszczać i podróżować. Tylko Hummer, zawsze Hummer. Zastanawiamy się nad tym, czy kupić nowego Hummera, ale kosztuje około 300, więc musielibyśmy się mocno zadłużyć, a właściwie tego na niego nie stać. W obecnej chwili musimy chronić pieniądze. Właśnie, bo trudne czasy. A tak poza tym zawsze się zastanawiam, jakby to było, gdybyśmy mieli go sprzedać, bo go strasznie kochamy. Jedyna opcja to jest taka, żeby mieć 2 samochody, czyli 2 kampery, stary i nowy, ale to jest właściwie niemożliwe. Musielibyśmy powiększyć podwórko. W związku z tym myślę, że zostanie z nami na zawsze. I Robi wam pokaże, jak wygląda Hummer w środku, z czego się składa, co się w nim znajduje. I to będzie film w odcinkach, niekończąca się seria, jak mniej więcej Dom z papieru. O takim nastroju i o takiej akcji. Mrocznym? Mrocznym? Nie oglądałam Domu z papieru, chociaż byłam kilkukrotnie namawiana. To co? No to ty się lepiej nie przyznawaj do takich rzeczy. No dobrze, to co, zaczynamy? No to idziemy do środka, czy ja idę? Ty idziesz do środka, a ja idę gotować zupę. Idź gotuj zupę. Pa! Idzie, nagrywa się. No hej. Jeszcze raz. Hello! To my, kamperowe love. Słuchajcie, ponieważ... już od zeszłego roku wiele osób przysyła do nas takie zapytania przez Facebooka, przez naszą stronę albo przez Instagrama dotyczące naszego kampera, tego czym my jeździmy, w czym spędzamy wolny czas. To ponieważ mamy akurat okres pandemii i ani się nie da pojeździć, ani polatać, ani popływać, to stwierdziłem, że może tak w odpowiedzi na te pytania, które się pojawiały do tej pory, nagramy jakiś filmik, pokażemy o co chodzi i odpowiemy na trochę tych pytań, które się pojawiło w ostatnim czasie. I może na początku powiem, skąd to się w ogóle wszystko wzięło. No my z Marleną w zasadzie od dziecka wychowani zostaliśmy na kamperowaniu. Nasi rodzice od samego początku wyjeżdżali nie na zorganizowane w czasy w domach wczasowych czy hotelach, tylko używali namiotów, potem przyczep kempingowych. I w zasadzie ani rodzice Marleny, ani moi nie dojrzeli do takiej decyzji, żeby kupić sobie kampera. U nas był dosyć długi spór pomiędzy nami, co jest lepsze. To jest tak mniej więcej jak z użytkownikami nart i snowboardów, gdzie jest wojna, co jest lepsze, narty czy snowboard. U nas była wojna o to i przez cały czas kłótnie, czy lepszy jest kamper czy przyczepa. No i ogólnie rzecz biorąc, to jest wątek na zupełnie inną historię. To jest trochę tak, można to tak podsumować, że do czegoś zupełnie innego jest ciężarówka, a do czegoś zupełnie innego rower. Dwa skrajnie różne systemy spędzania wolnego czasu, przemieszczania się, zwiedzania, spędzania wspólnie wolnego czasu. W przypadku kampera i przyczepy dwa skrajne różne systemy. No i my w pewnym momencie stwierdziliśmy, że spróbujmy.
Ja zaznaczam, że ja byłem przez cały czas zwolennikiem rozwiązania pod tytułem camper, czyli samochód, cztery koła, silnik i całkowita niezależność, a nie ciągnięcie całego zestawu. Może dlatego, że to zawsze ja byłem kierowcą i to zawsze ja się musiałem na tych wszystkich wyjazdach gumować z tym, żeby gdzieś się wpasować, wjechać do miasta, zaparkować i tak dalej. No i padł pomysł kilka lat temu na to, żeby kupić właśnie to auto, ten model, tą markę. Dlatego, że poczytaliśmy trochę na ten temat i bardzo wiele rzeczy przemawiało za tym, żeby ten samochód akurat w tej wersji i tą markę kupić, mając bardzo mocno ograniczony budżet, bo założyliśmy sobie od samego początku, że zmieścimy się gdzieś w okolicach już ze wszystkim absolutnie, może 35 tysięcy, no ale oczywiście, jak to zwykle w tego typu przypadkach bywa, można zapomnieć o tych 35 tysiącach w ostatecznym rozrachunku. Szukaliśmy Hymera dlatego, że do tej pory ta marka jest najlepszą marką, jeżeli chodzi o zabudowy na podwoziach, na samochodach. Najlepsza, jeśli chodzi o jakość materiałów, najlepsza, jeśli chodzi o technologię. To jest przynajmniej moje subiektywne zdanie, odczucie i poparte tym, co widzę na kempingach, na drodze, co mówią inni użytkownicy. Konstrukcja tego samochodu jest bardzo specyficzna, ponieważ jest to konstrukcja stalowa. Ona jest zrobiona z profili stalowych, czyli wszędzie w ścianach są profile stalowe, a nie listwy drewniane, no, co powoduje to, że jest nawet taka reklama z lat 90., na której na dachu dokładnie takiego samochodu ląduje śmigłowiec. Prawdziwy. To jeszcze było za czasów, w których nie znano programów graficznych, w których się dało to spreparować. To było faktyczne doświadczenie i faktyczny przykład tego, jak wytrzymała jest ta konstrukcja. Dzięki temu można uzyskać to, że te samochody pomimo lat, pomimo wieku 30 ponad lat nie przeciekają, nie pękają. Większość elementów na zewnątrz jest aluminiowa, nie wykonana z tworzywa, w związku z tym wymaga to tylko tak naprawdę takiej bieżącej konserwacji, bieżącego dbania o jakieś spróchniałe uszczelki czy jakieś elementy, które są gdzieś tam na dachu. Trzeba to od czasu do czasu oczyścić, dołożyć nowe uszczelnienie, ale w naszym przypadku mamy to auto już od 5 lat i w zasadzie taka operacja odbyła się tylko raz, jeden jedyny, bo zaczęło nam przeciekać trochę pod uszczelnieniem okienko, szyberdach właściwie w toalecie. Wersja tego samochodu to jest Hymer 564. Bardzo dziwny samochód, ponieważ jako jedna z nielicznych wersji Hymera nie ma drzwi od strony kierowcy. Jedynymi drzwiami, którymi się można wydostać z samochodu, to są drzwi po prostu te wejściowe po prawej stronie. Czyli ani od pasażera, ani od kierowcy drzwi nie ma. No, żeby czuć się bezpiecznym w tego typu samochodzie, bo to różne rzeczy mogą się wydarzyć, mamy młotki do rozbijania szyb, gdyby się coś, nie daj Boże, wydarzyło takiego, gdzie trzeba by się z tego auta ewakuować, a akurat tamte drzwi byłyby przytrzaśnięte, to przynajmniej tym młotkiem te szyby, które są ze szkła, można byłoby rozwalić i się wydostać na zewnątrz. Natomiast jest to dosyć duże utrudnienie z punktu widzenia tankowania, opłat autostradowych i różnego rodzaju akcji, w których kierowca musi po prostu zza kierownicy wysiadać i coś załatwić. Taka ciekawa rzecz, że przy tego typu systemie cholernie trzeba uważać na to, po czym się chodzi na przykład na stacji benzynowej, żeby nie wdepnąć w jakąś gumę do rzucia albo w jakieś inne badziewie, rozlany olej albo jakąś tam jeszcze inną historię, bo po prostu fizycznie można sobie to wnieść do pokoju. Więc z tym trzeba bardzo uważać. Samochód tak naprawdę jest dwuosobowy.
Ja sobie nie wyobrażam, żeby tutaj można było mieszkać na tej przestrzeni, w tym układzie, który tutaj jest, w trójkę albo czwórkę. Dlatego, że tutaj tak naprawdę mamy łóżko, które jest u góry, które jest opuszczane, bardzo duże i wygodne, ale to za chwilę pokażę, o co chodzi. No i tu z tyłu taki system znany wszystkim z przyczep kempingowych i z samochodów, który no, polega na tym, że po prostu składa się stół na wysokość siedzisk i potem rozkłada te poszczególne poduszki. No nie jest to dobre rozwiązanie, bo to jest krzywe, to się źle układa, rozłazi się w nocy i to w ogóle jest ogólnie rzecz biorąc bez sensu, więc ja przyjąłem coś takiego, że 5-6-4, czyli ta wersja, jest wybitnie dla par. Wybitnie. Dlatego, że nawet w ciągu dnia można się położyć na tym łóżku u góry. Jedna osoba, druga sobie siedzi przy stoliku, czyta, przegląda internet albo robi jakieś jeszcze inne rzeczy. Można się tutaj zasłonić, odgrodzić od tego łóżka. I co jest jeszcze ciekawe, to, że w porównaniu do innych wersji ten samochód ma bardzo dużą przestrzeń, jeżeli chodzi o szafę. I bardzo dużą przestrzeń, jeżeli chodzi o toaletę. Dlatego, że tutaj jest toaleta, która ma poza samym kibelkiem, ma jeszcze pełnowymiarowy, jeśli w ogóle można powiedzieć, że w tym samochodzie jest w ogóle cokolwiek pełnowymiarowe, pełnowymiarowy prysznic. Kabina z zasuwanymi drzwiami. Gdzie w większości przypadków albo w kamperach, albo w samochodach no, używa się tego systemu, gdzie jest zasłonka, zasłania się zasłonkę, leje się wodę, która leci na kibelek, na umywalkę, na te wszystkie historie i później po skorzystaniu z takiego prysznica trzeba to wszystko suszyć, wycierać ścierkami i tak dalej. Więc tyle z grubsza, jeżeli chodzi o auto. Auto jest krótkie, bardzo krótkie, jest niskie, w związku z tym gabarytowo i zewnętrznie daje możliwość taką, że można się zatrzymać praktycznie wszędzie w mieście. Można wjechać w bardzo wiele miejsc, w których no, większymi samochodami po prostu fizycznie nie da się wjechać. Mam tutaj taką ściągę zawsze, taką zafoliowaną karteczkę, w której no, poza tym, że to jest checklista, czyli to co trzeba sprawdzić przed wyruszeniem w drogę, czyli na przykład poduszki, jedna na drugiej, to powiem o co chodzi, bo to jest strategicznie ważny temat. Drabinka koło kierowcy, żeby była schowana, zamknąć zawory gazowe, zabezpieczyć schowki i tak dalej. To później doczytam ją do końca i powiem o co chodzi, dlaczego akurat taka, a nie inaczej, dlaczego akurat te punkty tu są zaznaczone. Ale ważne jest to, że zawsze mam tutaj zapisane na takiej checkliście te parametry zewnętrzne samochodu, no bo jak nie jeździ się na przykład przez sezon zimowy i później się wsiada do auta i jedzie i na przykład wisi taki ogranicznik nad drogą, na którym jest napisana maksymalna wysokość, to człowiek się od razu zastanawia i wpada w panikę, czy się zmieści, czy nie. W związku z tym mam tutaj zapisane, że wysokość tego auta to jest 3 metry, szerokość 2,20. Tyle tylko, że to są wymiary, które są mniej więcej o 20 cm jeszcze, o 10-20 cm większe niż rzeczywiście, w rzeczywistości. Oczywiście jeśli chodzi o wysokość, to jest wysokość razem z szyberdachem, kominkiem, no po to, żeby jeszcze mieć jakiś tam zapas. No i waga, 2,8 tony. Ten samochód waży, czyli przy tej swoich gabarytach jest to dosyć sporo. No i oczywiście informacja dotycząca ciśnienia w kołach, no bo to też jest dla akurat prowadzenia się tego konkretnego samochodu też jest bardzo ważnym tematem, ale to następnym razem opowiem, o co chodzi. No i chyba zaczniemy od tego, żeby pokazać, jakie jest stanowisko. Właściwie nie stanowisko, a pozycja kierowcy i co tu jest w ogóle, jak to działa i jak tego używać i o co tu w tym wszystkim chodzi.